Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj środę, jest dosyć już późne popołudnie. Postaram się nagrać tutaj taki przyjemny, roślinny film dla Was w świetle dziennym jeszcze. Możecie zobaczyć, jak fajnie światło słoneczne pada tutaj na dole roślinek. Ja bardzo lubię tą porę, ponieważ bardzo ładnie wtedy oświetla się cały salon i mam wrażenie, że to jest takie zdrowe, fajne światło dla wszystkich roślin, zwłaszcza, że za mną znajduje się 3 metry, chciałam powiedzieć 100 metrów, fajnie by było, 3 metry takiego zachodniego parapetu. Dzisiaj tematem przewodnim ulubieńców będzie kolor zielony, który jak widzicie króluje tutaj na stole, jest tutaj całkiem sporo tych roślin. Tak się tutaj zazieleniło, dlatego że przygotowałam głównie takie duże pnące okazy, ale nie tylko. No i pierwszą rośliną jest roślina, którą już Wam pokazywałam i zachwycałam się nią podczas tego plant touru po powrocie z urlopu. Jest to Monstera Adansonii Monkey Mask, która bardzo sobie tutaj ładnie, witalnie rośnie do góry. Muszę ją tutaj przymocować do tego palika, żeby się może chociaż postarała do niego przyczepić, ale zobaczcie, rośnie bardzo ładnie, gęściutko, no mimo, że tutaj ją przesuszyłam, co widać po niektórych jaśniejszych liściach, no to się trzyma, no bo w końcu 2 tygodnie nie było mnie w domu. Niestety na niej też znalazłam gdzieś kilka sztuk wciornastków, dopiero początkowa inwazja, więc skoro coraz więcej się tego pojawia na moich roślinach, to postanowiłam zainwestować w Mospilan i po prostu użyję teraz już cięższej artylerii, ponieważ o ile roślinę w witrynie już opanowałam emulparem i myciem liści olejkiem nim oraz płynem do naczyń, takim roztworem, no to już tutaj na większe rośliny wolę zadziałać już bardziej drastycznie niestety. A po kuracji Mospilanem na pewno zdecyduję się na Swirskiego, czyli te dobroczynne roztocza, które pożerają szkodniki na roślinach. Więc to jest nasza pierwsza roślinka, która naprawdę ładnie rośnie. Nie mogę powiedzieć na nią złego słowa. Jeżeli ją przesuszam, to z mojej winy. Jeżeli przyjdzie na nią szkodnik, wleci gdzieś przez okno, to też nie jest jej wina, że mu smakuje. Jak dla mnie jest to naprawdę piękna roślina, która super zazielenia wybrane miejsca w domu. Rośnie na zachodnim parapecie z takim przefiltrowanym światłem słonecznym przez drzewa. Małpka zrobi nam teraz tło dla tego Epipremnum. Jest to Epipremnum Marble Queen, które bardzo ładnie zaczęło się przebarwiać. Dostało naprawdę dużo słońca. Te listki, które tutaj teraz wypuszcza, są takie niemalże rozbielone, z przepięknymi zielonymi ciapkami, jak malowane. No bardzo mi się ta roślina podoba. Szkoda, że nie jest cała taka rozbielona. No ale zakupiłam ją już taką troszkę bardziej zieloną. Poza tym mam wrażenie, że z czasem te liście trochę u niej bardziej zzieleniały. Nie wiem, czy tak mi się wydaje z tego powodu, że ona wypuściła tyle jasnych listków teraz. Natomiast no, takie odnoszę wrażenie. Rośnie też super szybko. Ona mi się już tutaj zaczęła, zobaczcie na jej pokrój, przewieszać przez doniczkę. Jeszcze niedawno była to taka kępka bez tych takich przewietrzających się gałązek. Także bardzo ładnie rośnie. No i no, ja bym ją określiła jako taką żelazną roślinę, która nie sprawia problemów. Jeżeli ją się przesuszy, to po prostu delikatnie zwiesza listki i bardzo dużo potrafi wybaczyć. Po podlaniu od razu się podnosi, nie kaprysi, nie grymasi. Nie ma na niej żadnych plam, żadnych przesuszeń, także jest to jedna z roślin idealnych, którą każdemu bardzo serdecznie polecam. Kolejne pnącze, które też ostatnio mnie zachwyciło, to jest Epipremnum High Color, do którego nie byłam na początku przekonana, ponieważ jakoś tak nieładnie przyszło do mnie powyciągane te gałązki i tutaj ten pokrój w środku był taki przerzedzony. Natomiast tutaj się zadziała magia po przycięciu. Przycięłam je w tym miejscu, tutaj drugie miejsce, trzecie z tej strony i czwarte z tej. Obcięłam te wszystkie wystające pędy i roślina po prostu oszalała, zagęściła się niesamowicie. Bardzo to cięcie dobrze na nią podziałało i wypuszcza ona naprawdę bardzo ciekawie przebarwione liście. Każdy z nich jest inny. One są takie
zobaczcie, rozgwieżdżone, ale też potrafią być takie większe, kremowe ciapki na listkach. No, także ta roślinka tutaj dała czadu i bardzo ładnie wygląda w makramie. Jestem ciekawa, jak jako pnącze, jako takie epipremnum z tymi grubszymi pędami będzie wyglądało za jakiś czas, tym bardziej, że idą jeszcze kolejne, jeszcze nowsze tutaj stożki, takie malutkie. Tutaj takie malutkie, w kilku miejscach jeszcze wypuszcza młode stożki wzrostu, także naprawdę może być za jakiś czas ciekawie, jeśli chodzi o tą roślinę, i też rośnie całkiem szybko. Tutaj możecie zobaczyć młody listek z takimi ciapkami. Najpiękniejsze dla mnie liście są właśnie z takimi rozgwieżdżonymi przebarwieniami, tak jak ten. Chciałabym uzyskać jak najwięcej takich listków w przyszłości. No i jestem bardzo ciekawa, jak to epipremnum się rozrośnie niedługo, jak będzie wyglądało przewieszające się przez makramę. Jak dla mnie jest to jedna z ciekawszych propozycji i z takich większych zaskoczeń tego sezonu, ponieważ no, nie wróżyłam tutaj wielkiej miłości z tą rośliną, a jednak okazało się, że ona fajnie rośnie, szybko się zagęszcza. No i przede wszystkim ma bardzo ciekawe wybarwienie. No i teraz wracamy już do takiej stuprocentowej zieloności. Przed Wami moje epipremnum pinatum, to zielone. To zieloniutkie, naprawdę jest to demon wzrostu. Jak na epipremnum przystało, ono z kolei rośnie przy parapecie okna wschodnio-południowego, ale za firanką, zobaczcie, my je razem przesadzaliśmy, ja je cięłam. Ono było naprawdę malutkie, a teraz jest no przeogromne. Tutaj musi, dzisiaj akurat podwiązywałam do tego palika, będzie musiało się ładnie naprostować, natomiast jak dla mnie urosło bardzo szybko i bardzo ładnie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dorobię się u niego powcinanych liści, ponieważ ono wypuszcza takie piękne liście z fenestracjami. Bardzo łatwa roślina w uprawie, bardzo łatwo się rozmnaża, także również Wam ją polecam jako taką zieloną pozycję, która szybko się rozrasta. Ostatni ulubieniec na dziś jest to Philodendron Florida Green, który przepięknie się też rozrósł. Ja Wam go też pokazywałam oczywiście, ale tutaj chciałam w pełnej okazałości Wam go zaprezentować. Zobaczcie, jak on tutaj wystrzelił. Ma stożek wzrostu, za stożkiem wzrostu wypuszcza. Naprawdę przepięknie rośnie, bardzo wdzięcznie. Ma też dobrze oświetlone stanowisko u mnie, ponieważ on rośnie obok tego epipremnum pinatum Blue Form, czyli jest to parapet okna wschodnio-południowego za firanką, jedno z najlepszych miejsc, jakie może otrzymać roślina, i tutaj on to pokazuje, jak witalnie się odwdzięcza właśnie za to miejsce. Rośnie pięknie, gęsto. Młode listki są w takim jabłuszkowym kolorze i te wcięcia mu się robią coraz bardziej takie, coraz bardziej widoczne, ponieważ on posiada bardzo głęboko powcinane dorosłe liście. Będzie to potężne pnącze i jako baza taka sadzonka to jest naprawdę dobry starter, żeby takie ogromne pnącze kiedyś wyhodować. Także no jest piękny i gęsty. On jest z Jungle Boogie, z tego Mystery Boxa. Kto oglądał, to pewno pamięta. Też mogę go Wam polecić jako szybko rosnącą, taką zieloną, ciekawą roślinę, ale przede wszystkim taką, która jest również łatwa w uprawie. A teraz popatrzcie, już mamy takie mega fajne słońce zachodzące, piękne światełko do robienia zdjęć w plenerze, golden hour. No ja tutaj postanowiłam je dzisiaj wykorzystać, aby sobie nagrać dla Was ulubieńców miesiąca, jakim był lipiec. Mam nadzieję, że te roślinki Wam się spodobały, że to dla Was ciekawe propozycje, mimo że są dosyć popularne, to jednak myślę, że robią robotę w niejednym kącie w domu, mogą super zazielenić właśnie takie miejsce i naprawdę cieszyć właściciela tych roślin szybkim przyrostem, witalnością i swoim pięknem. Życzę Wam przyjemnego popołudnia. Jeszcze troszeczkę czasu zostało, zanim skończy się ten dzień, także trzymajcie się ciepło i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!